Cześć, jestem Martyna i witam Was w 65. filmiku na moim kanale. Dzisiaj w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi przychodzę do Was z czymś, co mi osobiście naprawdę bardzo kojarzy się z Wielkanocą. I są to oczywiście króliki z czekolady. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie świąt wielkanocnych bez zjedzenia chociażby jednego królika z czekolady. Także dzisiaj... Dobra, przestań dzwonić. Także dzisiaj porównamy sobie kilka takich królików właśnie z różnych firm i będziemy je oceniać pod kątem wyglądu zewnętrznego, czyli po prostu jak się prezentują w papierku, wyglądu wewnętrznego, czyli już samej czekolady i oczywiście smaku. Tego już chyba nie muszę tłumaczyć. No i wyłonimy tego jedynego zwycięzcę, abyście wy oraz ja wiedzieli, jakie króliki z czekolady są najlepsze, jakie warto kupić. Oczywiście to będzie tylko i wyłącznie moje zdanie, także możecie się nim sugerować albo i nie. Nikogo do niczego nie zmuszam, ale i tak myślę, że walka sama w sobie będzie ciekawa, bo będzie porównanie i tych droższych, i tych tańszych, i wszystkie oczywiście będziemy oceniać jednakowo w skali od 0 do 5. Będę to wszystko zapisywać na moim tablecie i potem wyciągniemy sobie z tych trzech ocen średnią i zobaczymy, kto będzie po prostu miał najwyższą ocenę. Stój tu ładnie. Stój. I tak, wiem, że to nie jest królik, ale nie miałam co wam tutaj postawić świątecznego w tle, więc padło na lamę, która tworzy też przy okazji stolik na nasz piękny podświetlany napis z poprzedniego odcinka. Jeżeli go nie widzieliście, koniecznie sprawdźcie. Uznajmy po prostu, że jest to wielkanocna lama. Są króliki wielkanocne, są jakieś baranki, to czemu i lamy nie może być, nie? No a jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie kanał tutaj na dole, by dołączyć naszej wspaniałej internetowej rodzinki. No i zaczynamy. Stwierdziłam, że na pierwszy ogień pójdzie oczywiście klasyk gatunku, czyli złoty króliczek Linda. Ja powiem wam szczerze, że co święta wielkanocne co roku zawsze... Przestań dzwonić. Zawsze jem tego oto króliczka i po prostu ja w ogóle jestem zakochana w czekoladkach Linda, tych takich, wiecie, czerwonych. I właśnie te króliczki też zawsze oczywiście muszę na święta wielkanocne zjeść. Także od niego sobie zaczniemy. No i oczywiście wygląd zewnętrzny na początek. Uważam, że te króliczki naprawdę bardzo fajnie się prezentują i myślę, że nie tylko ja tak sądzę. Także na spokojnie myślę, że możemy dać tutaj piąteczkę. Jakby jest to fajny kształt, taki właśnie bardzo charakterystyczny. Nie jest taki zwykły, wiecie, stojący królik, tylko jest to coś takiego innego, taki sobie, nie wiem, siedzi. Ma też właśnie ten kultowy dzwoneczek z tą czerwoną wstążeczką. Także zapisujemy mu piąteczkę 5 na 5 i przechodzimy teraz do oceniania jego wyglądu wewnętrznego, czyli otworzymy go sobie. Jakoś spróbuję go tak otworzyć, nie wiem... kulturalnie, jakoś bez odrywania całego papierka. Okej, a więc otwórzmy go teraz sobie i sprawdźmy, jak wygląda w środku. Bo w sumie powiem wam, że też za bardzo się nie przyglądałam tym królikom, jak one wyglądają. No i okej, mamy króliczka. W sumie króliczek jak króliczek. Wygląda tak, jakbyśmy się spodziewali po tym opakowaniu. Ale powiem wam, że za dużo szczegółów nie ma narysowanych. Ma takie oczko rzeczywiście wyżłobione tutaj, przynajmniej tyle. I tutaj też na łapkach ma takie kreseczki, jakby, nie wiem, palce, czy... Nie wiem, króliki mają jakieś pazurki? Chyba nie. Także powiedzmy, że ma chyba jakieś takie paluszki. No i tak, no i to jest w sumie tyle. Nie jest to jakieś powalające, nie ma takiego super rysunku na nim. Także dałabym taką mocną trójkę, myślę. 3 na 5. No i teraz przejdźmy sobie do najważniejszej rzeczy, czyli do smaku. No dobra, królik został pozbawiony uszu, więc teraz możemy ocenić jego smak. I powiem wam, że to jest oczywiście bardzo dobra czekolada, jakby cena jednak mówi sama za siebie i świadczy o tym, że jest to jednak lepsza jakość czekolady niż te, nie wiem, jakieś biedronkowe czy inne jakieś podróbki za 3 zł. Także czuć, że nie jest to taki właśnie sztuczny aromat czekolady, tylko rzeczywiście jest to dobra czekolada. Ona też nie jest, mam wrażenie, ani za słodka, ani za mdła. Jest naprawdę bardzo dobra. Ale dobra, umówmy się, ja nie jestem jakoś bardzo obiektywna pod względem Linda, bo bardzo go lubię. Także tak, po prostu nie mogę dać nic innego jak 4 na 5. Mówię, nie powala mnie w sumie ten królik jakoś aż tak, żeby mu dać piątkę, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, także taka mocna czwórka naprawdę myślę będzie okej. No i przechodzimy do następnego królika i to jest królik z firmy Cosmo. Nie mam pojęcia, co to jest za firma. Pierwszy raz w ogóle spotkałam się z taką firmą, ale to był jeden z najtańszych królików, także zrobimy teraz sobie takie porównanie drogi królik, tani królik, także zobaczymy. Generalnie z zewnątrz prezentuje się całkiem nieźle, w sensie, no... Królik jak królik. Mamy tu jakiegoś kurczaczka też, ten królik trzyma jakiegoś kurczaczka, więc dodatkowo jeszcze tak wielkanocno.
No ale ten wygląd tego królika jakoś nie powala, bo tu mamy jakieś takie błyszczące elementy i takie bardzo rysunkowe, a tu takie bardzo jakby ala realistyczne uszy, także to mi się trochę gryzie. No niby zwykły design takiego królika, ale coś mi tu nie pasuje, więc dam takie 3 na 5 myślę. Ale teraz zobaczmy w środku, bo w sumie skoro on był taki tani, to nie spodziewam się, nie wiadomo jakie rysunki były narysowane na tym króliku. Ale otwiera się w ogóle bardzo fajnie, w sensie można go łatwo otworzyć bez rozrywania tego, jak to się właściwie nazywa, sreberko? Także to jest taki plusik. No i wyjmujemy go i wygląda w ten sposób, okej. Okay. Ciekawie. Nie wiem czy to widzicie, ale ten królik jest w takie paski. Po prostu w paski. Nie wiem, co ma królik do pasków. Może chcieli zrobić po prostu coś ciekawszego właśnie na tym króliku. Co oczywiście się chwali. Ale no dobra, więc taki okej, spoko element całkiem. Co do generalnego kształtu, to jest naprawdę fajny, bardzo spoko. Może te uszy takie trochę wyszły wielkie i tak mogli tutaj zrobić takie trochę wcięcie bardziej, ale nosek mi się bardzo podoba. Bo widać rzeczywiście takie detale trochę. Oczy jednak mogli zrobić, bo wygląda to lekko przerażająco. Także myślę, że w sumie też taką trójkę można dać, bo no, nie jest to też powalające, ale przynajmniej postarali się, zrobili tu jakieś takie, nie wiem, linie i coś się tu dzieje. Także za to taka mocna trójka też może być, myślę. No dobra, to próbujemy w takim razie. Okej, powiem wam, że w sumie nawet całkiem niezła ta czekolada. Rzeczywiście czuć różnicę między tą a tamtą poprzednią. Ten Lindt był chyba trochę słodszy i rzeczywiście tak nie umiem tego do końca opisać, ale rzeczywiście jak się próbuje tego Lindta, to tak bardziej czuć taką czekoladę w czekoladzie. Ale źle też absolutnie nie jest. Na początku jak wzięłam pierwszego gryza, to miałam taki lekki posmak takiego, nie wiem, gorzkiego czegoś. Po prostu takie jakieś, nie wiem, trochę gorzkie to było. Ale potem już było okej. Okay. Nie wiem, czy po prostu moje kubki smakowe zwariowały, bo dawno czekolady nie jadły. Czy dlatego rzeczywiście coś tu jest nie tak. Więc myślę, że damy taką... Też myślę trójkę, bo no mówię, nie powala ani w stronę wow, ani w stronę nie wow. Następnie znowu coś trochę droższego, ale też jedna z moich ulubionych czekolad i jest to oczywiście czekoladka od Kinder. I chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego lubię kinderki i jajka od Kindera, także po prostu ocenimy go sobie i zjedzmy, bo już się nie mogę doczekać. Ta czekolada na pewno będzie dobra, jakby nie oszukujmy się. Wszędzie mają tą samą czekoladę, różnią się tylko kształtem. Także z zewnątrz powiem wam, że wygląda ten królik naprawdę fajnie. Co prawda jest niebieski, a niebieski królik jakoś nie bardzo mi się kojarzy z królikiem. Ale poza tym jest naprawdę spoko zrobiony. Jakby nie przyczepia się tu chyba za bardzo do niczego. I przód jest fajny, i tył też jest fajny, mamy ogonek i tak dalej. Także myślę, że tu też bym dała 5 na 5. Kształt też jest bardzo ciekawy, bo mamy tutaj i te uszy, i tu jakieś rączki nam wystają, i tutaj też buzia jest taka wystająca. Także myślę, że jak najbardziej 5 na 5. I teraz sobie otwieramy i tu też ma bardzo fajne takie otwarcie. W ogóle od jakiegoś czasu już robią takie otwarcie, że właśnie można sobie to podważyć i ładnie otworzyć na pół i jest jak najbardziej git. Bardzo lubię to. Super, że ktoś to wymyślił w końcu, bo kiedyś to... Ech. Ta-da! Prezentuje się tak i jest naprawdę bardzo fajny. Co prawda ma jakieś białe coś. Okej, czekolada. Naprawdę wygląda super. Jakby już mu automatycznie daje 5 na 5. Te wszystkie detale, jakie tutaj ma, mówię, trochę ma białej czekolady na sobie. No, te wszystkie detale to jest naprawdę i oczka, cała buzia i wszystkie tutaj, ta kokarda i te szelki, i kwiatuszki przy nogach i z dołu tak samo, wszystko super zrobione. Także no bez w ogóle zająknięcia wpisuję mu od razu 5 na 5, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobiony. No i teraz oczywiście test smaku, ale najpierw trzeba go przepołowić, bo to nie byłoby jedzenie Kinder, gdyby nie było przepołowione. Bo to nie było... Okej. Cóż, okej, w takim razie tak go zjemy. No, to jest to. To jest to bez dwóch zdań. Jakby genialna czekolada. Dobra, czekajcie chwilę, tu sprzątnę to trochę. No dobra, ocenka myślę z racji tego, że ta czekolada jest w sumie taka bardzo słodka i zjeść tego całego królika naraz chyba bym nie dała rady, to damy 4 na 5. Dałabym 5 na 5, ale mówię, jest ciuteczkę za słodkie.
dalej coś, co będę teraz jeść pierwszy raz i nie wiem w ogóle, jak ktoś sprawdzi. Pierwszy raz zobaczyłam królika KitKata w sklepie i stwierdziłam, okej, bierzemy go koniecznie do tego filmu, bo nie dość, że wygląda świetnie, to no po prostu muszę zobaczyć, jak on smakuje. Z wyglądu zewnętrznego, no mówię, naprawdę bardzo fajnie wygląda, urzekł mnie bardzo, te okularki są przecudowne. Tu ma jeszcze jajo na kolanach i ten KitKat jest bardzo fajnie wkomponowany w te stopy. Także z tyłu co prawda mogę się trochę bardziej postarać, bo z tyłu jest w sumie cały czerwony. Tu chyba ogonek mu wystaje, ale no nie wiem, coś tu mogli zrobić więcej moim zdaniem. Ale ten przód naprawdę robi robotę, także myślę, że damy takie 4,5 na 5. Dobra, teraz go sobie otwórzmy. Ja nigdy go w środku nie widziałam. Mówię, pierwszy raz go będziemy teraz jeść. W sensie ja go będę jeść. Także jestem ciekawa, nie powiem. Dobra, i otwieramy i wygląda w ten sposób. Jest z jakimiś orzeszkami chyba, bo jest taki, takie białe cośki ma. Z tyłu jest pusty. No, ale z przodu za to ma bardzo fajną minkę. Jak on miał tutaj? A tu miał taką zwykłą, a tu ma z takim uśmieszkiem na boczku. Też fajnie, jakby spoko. Bardzo fajnie wygląda moim zdaniem. No i ten KitKat, spoko robota na tych stopach. I uszy też ma takie lekko zaznaczone, też spoko taki akcencik, coś się dzieje. Także z wyglądu wewnętrznego też myślę damy takie 4,5. No i teraz smak, ja naprawdę pierwszy raz teraz go będę jeść, także zobaczymy. Okej, pomijając fakt, że się ugryzłam i boli mnie teraz język, co niedobrze świadczy o tym króliku. Czekolada sama w sobie jest okej, chociaż ja osobiście jak jem takie rzeczy, to bardziej się nastawiam na zjedzenie po prostu samej czekolady, że będzie tam gładziutko, fajnie, sama czekolada, będzie dobre. A tutaj mamy te takie pokruszone ciasteczka w tym, co daje takiej chrupkości, więc jak ktoś lubi takie rzeczy, to okej, fajnie. Ale no mówię, ja nie przepadam za takimi tutaj urozmaiceniami, ale sama czekolada w sobie, jak tak starałam się ją spróbować, to była całkiem niezła. Była tak pomiędzy tym Kinderem i Lindem, a tą tańszą wersją. W sumie za samą czekoladę mogłabym tak coś pomiędzy 3 a 4, ale że były te ciasteczka i mi osobiście to nie podchodzi, to dam takie 2,5. Następnie znowu tani królik. To też był jeden z tańszych. To jest firma... nie wiem jaka. To się przyznaje do tego królika, czy nie? A, tu chyba jest Rakpol? Rakpol chyba, dobra, powiedzmy, że to jest Rakpol. Generalnie no, też pierwszy raz w ogóle na oczy to widzę. W ogóle powiem wam, że ja nigdy nawet nie kupowałam takich królików, w sensie moi rodzice zawsze po prostu kupowali i ja się nie interesowałam nawet, jakie są, bo zazwyczaj po prostu brali te z Linda i tyle. Ewentualnie jakieś, nie wiem, właśnie te Kinder czy coś tam. Także ocenka wyglądu zewnętrznego. Nie rozumiem, dlaczego ten królik ma wiadro z farbą. Nie rozumiem. Jakby autentycznie nie mam pojęcia. Do tego ten królik jest taki dziwnie złoto-żółty, bo to nie jest taki złoty, jak był taki ładny odcień w tym Lindzie, tylko to jest taki dziwny żółto-złoty, więc mi się nie podoba strasznie ten kolor. Ten królik jest w ogóle brzydko ubrany, moim zdaniem. No nie wiem, nie podoba mi się strasznie. Damy takie 1,5 na 5, bo nie, nie, nie. Dobra, otwórzmy teraz go sobie. Dobra, i po otworzeniu wygląda w ten oto sposób. I jest całkiem niezły, powiem wam. Jest nieźle. Ma takie fajne żłobienia, tak wokół całej osi praktycznie. Jakby takie ala futerko. To mi się podoba, to jest fajny motyw całkiem. Na takie urozmaicenie szybkie właśnie takiego królika. No i matka też ma taką spoko. Może nie powala to jakoś super na piątkę, ale jest naprawdę bardzo fajnie i myślę, że taką 4 nawet mogę dać. Tu będę taka całkiem hojna. Dobra, co do smaku, powiem wam, że bardzo szybko ta czekolada rozpuszcza się w buzi i ciężko jest poczuć jej smak przez to. Oczywiście fajnie, jak się tak rozpływa, no? Jakby super ekstra, ale właśnie wtedy tak wydaje nam się, że ta czekolada jest taka bardziej mdła, bo tak szybko się miesza ze śliną, szybko znika i już jej nie ma i nawet nie poczujemy dokładnie smaku. Także rzeczywiście tak, no nie wiem, taka trochę mdła jest ta czekolada. Widać od razu, że taka dość sztuczna, taka żeby tylko taniej i tak dalej. Także dałabym takie 2 na 5. No i już nasz przedostatni królik i jest to królik od Wedla. I powiem wam, że nie wiem też, czy kiedykolwiek w ogóle jadłam królika od Wedla, nie przypominam sobie. Generalnie z zewnątrz wygląda całkiem nieźle, chociaż ten kształt nie za bardzo mi się podoba. W sensie rozumiem, że to miała być sama głowa, ale wygląda to trochę jak taki, nie wiem, spasiony królik. Ale rysunek sam w sobie już jest bardzo fajny. Ten kolor niebieski jest bardzo fajny, taki nie aż tak bardzo rażący, ale taki dość przykuwający uwagę. Także myślę, że z zewnątrz bym dała takie 4. Dobra, damy 4. Niech się cieszą. I po otwarciu wygląda tak i...
Proszę do mnie nie pisać teraz. I jest słabo. Jest naprawdę słabo. Nie, okej, zawiodłam się. Naprawdę się zawiodłam. Nie, wygląda to... Wygląda to, jak to wygląda. Nie będę już więcej tego komentować. Po wedlu spodziewałam się więcej. Damy im 2,5 na 5. Dobra, przyznaję im, że obronili się tą czekoladą. Po tym, co tutaj zobaczyłam. Okej, zwracam honor. Mimo wszystko nie jest to moja ulubiona czekolada. Rzeczywiście smakuje lepiej niż te takie tanie. Tutaj rzeczywiście czuć bardziej tą czekoladę, ale jak dla mnie jest trochę za mało słodka. Jednak jest to mleczna czekolada, jest to królik dla dzieci głównie, nie oszukujmy się. Trochę tego słodkiego mi tu brakuje, jednak trochę mogli trochę dosłodzić. No chyba, że ktoś lubi mniej słodkiej czekolady. To wtedy rzeczywiście polecam tą, ale jak dla mnie jest takie nie do końca. Także dam takie 3,5 może. No i na sam koniec królik od Milki, wpasowujący się w kolor mojej bluzki. Tak, co tu dużo mówić. Milkę też bardzo lubię, powiem wam. Chyba najczęściej jak jem tabliczki czekolady, to chyba z Milki. No i tak, z zewnątrz wygląda naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście fioletowy kolor. Też co prawda tam się doczepiłam do niebieskiego królika, więc tutaj też się doczepię do fioletowego królika. Ale ten kolor mi się bardziej podoba niż na ten niebieski, nie oszukujmy się. Ale generalnie cały królik jest też fajny. Tu ma fajną taką trawkę i tak dalej. Ma też fajny kształt. Także dałabym takie... Może nawet piąteczkę? No, damy 5 na 5. A co tam? Niech będzie. Dobra, otwieramy teraz w takim razie. Dobra, i po otwarciu prezentuje się w ten sposób. I też jest całkiem niezły. Jest fajnie. Jest naprawdę fajnie. Też mamy takie kreseczki a la futerko na ciele i tu na uszkach, tak jak było w jednym z tych tańszych. Ale tu mamy też bardzo fajną całą mordkę zrobioną. I z tyłu też jest zarysowany ogonek i tak dalej. Także jest naprawdę bardzo fajnie. Może nie jakoś powalająco, ale takie 4,5 nawet mogłabym dać na spokojnie. I teraz test smaku. Fajna. Tylko rzeczywiście Milka. Spoko, bardzo spoko. Ja tak jak mówiłam, Milkę bardzo lubię też, także... Ale jest to rzeczywiście taka słodka czekolada. Rzeczywiście po paru gryzach już by mnie zasłodziło. Albo nie wiem, to już moje po prostu już tyle zeżarłam tego, że... Albo 4,5, dobra. 4,5 na 5 będzie git. No i przyszedł czas na wielki finał. Właśnie podliczyłam już średnie ze wszystkich tych czekolad. I już wiem, która wygrała, która przegrała. A więc największą średnią z wynikiem 4,7 miało ten oto królik z Kindera. Jak i ten z Milki. Także tutaj mamy ex aequo pierwsze miejsce. A na ostatnim miejscu ze średnią 2,5 jest ten Rakpol. No i to tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. W komentarzach oczywiście napiszcie mi, czy zgadzacie się z tym, co tutaj wyszło, że Kinder i Milka robią najlepsze czekoladowe króliki. Czy może niekoniecznie, czy może macie swoje jakieś ulubione. Zostawcie też kciuki w górę i zasubskrybujcie kanał tutaj na dole, by dołączyć naszej wspaniałej internetowej rodzinki. A ja już się z wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Cześć!